Kowicz, który jest naszym gościem w meczu prozy z poezją, bo tu zobacz, mamy taki, no tutaj, za tobą, jest tablica. Patrz. Poezja, proza. Bo jesteśmy w sali gimnastycznej. Jest naszym gościem, porozmawiamy o jego... A ja chciałem zacząć od poezji. No nie. No dobra, niech ci będzie. W każdym razie chciałem powiedzieć, że Jurij się kiedyś przyznał, że przed laty przełożył parę moich wierszy. Spotykaliśmy się w różnych miejscach w Polsce głównie, bo te kontakty Jurija z Polską, jak państwo już za chwilę też usłyszycie, są odwieczne i z polszczyzną. A będziemy rozmawiać głównie o kochankach Justycji, powieści, którą opublikowało wrocławskie wydawnictwo Warstwy. Powieści, no to o definicję to ja cię poproszę później, w tłumaczeniu o Lichnatiuk i Katarzyny Kotyńskiej. Bardzo taka przebieżka po historii Iwano-Frankiska czy Stanisławowa, nie wiem którą, bo ty nazywasz to miastem S w powieści, miasto S, tak jak moje rodzinne miasto Skierniewice. W związku z tym ja mam dla państwa, po pierwsze mam konkurs związany z wydawnictwem Warstwy, ale jest to moja prywatna inicjatywa, nie wydawnictwa. Można w nagrodę dostać moją książkę wydaną przez wydawnictwo Warstwy, tylko trzeba szybko podnosić rękę. Kto z państwa pamięta, w jakim stopniu, jaki jest stopień oficerski postaci, którą w Bękartach wojny gra Brad Pitt? Sierżant. A, ja nie uczestniczę. Nie pamiętacie państwo, trudno. Nie sądziłem, że to jest takie... Aldo Rain się nazywa ta postać. Jest oficerem. Powiedziałem stopień oficer. Nie. Trochę niżej. Kto powiedział porucznik? Z tym, że w armii amerykańskiej chyba nie ma poruczników. Tylko, proszę, one są, te książki są, wydawnictwo Warstwy foliuje i tak nie bez powodu jest zafoliowana, nie otwieraj w czasie spotkania. Kolejne pytanie, bo one to są pytania merytoryczne, to nie jest żaden żart, będziemy do tego nawiązywać. Gdzie leżą Skierniewice mniej więcej, tak? Bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję. Dokładnie pomiędzy. Tylko bilety do Warszawy są droższe, bo nie wiem dlaczego, niż do Łodzi, ale to już... I teraz takie najtrudniejsze pytanie, czy ktoś państwa wie, kto to był Pawło Szandruk? A tak troszeczkę więcej. Ale to już... Brawo. Proszę. Proszę nie zdejmować folii w czasie spotkania, bo to rozpraszające jest trochę. Bardzo się cieszę, że jednak. A zapytałem o Pawła Szandruka w trzecim pytaniu, ponieważ po pierwsze był oficerem carskim, po drugie był oficerem w armii Petlury i walczył z Piłsudskim przeciwko no tam w tej wojnie o wschodnie granice po 18 roku. Następnie spędził sporo czasu ze swoimi rodakami w obozie internowania. Potem ci oficerowie przeszli w dużej części do służby w Wojsku Polskim. Służył, był autorem 80 haseł do polskiej encyklopedii wojskowości takiej międzywojennej. Był pułkownikiem Wojska Polskiego, oficerem garnizonu w Skierniewicach, następnie bohaterem wojny obronnej 1939 roku, gdzie wyprowadził swoją jednostkę z okrążenia, uratując ją w ten sposób, za co prawie 20 lat po wojnie Władysław Anders na emigracji odznaczył go orderem Virtuti Militari. Następnie był kierownikiem kina, bo to jest bardzo istotna sprawa, najistotniejsza właściwie w tym dzisiaj dla nas.
kierownikiem kina w Skierniewicach w czasie wojny. Przez parę lat. Niemcy bardzo chcieli, żeby został w końcu dowódcą jednostek ukraińskich i pod sam koniec wojny zgodził się zostać dowódcą 14 Dywizji Grenadierów SS, pancernych SS Galicjen. Słynnej jednostki, której przypisano bardzo dużo rzeczy, których nie zrobiła, ponieważ nie mogła, bo została zniszczona całkowicie przez Armię Czerwoną w bitwie pod Brodami. A on przejął jednostkę, która została po prostu odbudowana i następnie wyprowadził tę jednostkę po zdjęciu na hitlerowskich emblematów z mundurów, zastąpieniu ich tryzubami, wyprowadził ją do Czech, gdzie poddał ją aliantom, poprosił o rozmowę z Władysławem Andersem. W cztery oczy znali się sprzed wojny, byli oficerem, jako oficerowie. W związku z tym szybko ich wrzucono na statki i z Europy odpłynęli przez Anglię do, najczęściej do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zmarł w Kanadzie, w Toronto. Był kierownikiem, chociaż kierownikiem kina w czasie wojny mógł być w Polsce tylko Niemiec albo Volksdeutsch. On nie był ani Niemcem, ani Volksdeutschem. I teraz Państwu przeczytam fragment, który mi uruchomił tę historię. Stanisławów, miasto na S, Skierniewice, miasto na S. W bardzo różnych rejonach dawnej Rzeczypospolitej. Czytam to z przedostatniej części tej powieści, taki fragment, który opowiada historię zbrodni właściwie w Stanisławowie. Tam się działy bardzo złe i bardzo różne rzeczy. I taki fragmencik 3 listopada w dzień targowy, czyli dość na tamtejszym rynku tłoczny, uczniów przewieziono z powrotem do K. Według Jaszana przywiezionych ciężarówką, pobitych do krwi, skatowanych w samej bieliźnie. Gestapowcy brutalnie zagonili ich pod mur i stawili do rozstrzelania. Dzieci były tak wyczerpane, że wydawały się ogarnięte spokojem, jakby już nic z tego, nie z tego świata. Asman, dowódca gestapowka, o nim za chwilę, odczytał wyrok śmierci. Potem rozległ się rozkaz. Za nim wystrzały i 12 ciał upadło na ziemię. Jeśli któreś przejawiało oznaki życia, Asman osobiście dobijał strzałem z pistoletu w serce. Historia tych dzieci, rozstrzelanych na oczach wszystkich w samym środku miasta i świata, jest tym bardziej tragiczna, że mogłaby się nie wydarzyć, gdyby opiekun chłopców z podziemnej organizacji nacjonalistycznej pseudonim JAM, chyba JAM czy JAM? JAM. Tutaj mają takie... Słyszeliście? To zabrzmiało prawie, jakby to powiedział porucznik Aldo Horein z Bękartów Wojny. Nie przechowywał spisu ich nazwisk w miejscu, które uważał za najbardziej bezpieczne. W szufladzie własnego biurka. Pracował w komisariacie krajowym, w tym samym wydziale, co jego nowa dama serca. Połączyło ich nie tylko wzajemne i nieprzezwyciężone przyciąganie płciowe, ale także fascynacja czarnym harlemskim jazzem lat 30. A ona miała całą kolekcję płyt prosto z Ameryki. Dalej klasyczny, ale i nieco banalny wątek zdrady i miłości. Młoda Polka, z którą druh Jam nieostrożnie swingował przy gramofonie, postanowiła wykorzystać okazję i przysłużyć się zgodnie z nakazem tradycji Bogu i Ojczyźnie. Czy należała do polskiego podziemia, nie wyjaśniono do dziś. Co wiadomo na pewno, to właśnie ona nie tylko doniosła na konspiratorów, ale i przedłożyła gestapowcom oryginał tamtego fatalnego spisu. Kiedy czytałem ten fragment, ta szuflada mi się przypomniała. Przypomniał mi się właśnie generał Szandruk, ponieważ on w swojej szufladzie w kinie trzymał bibułę wydawaną przez Armię Krajową, ponieważ współpracował z Armią Krajową. Zatrudniał synów, na przykład syna swojego kolegi majora, który był w Oflagu, w Murnau przez całą wojnę w niewoli jako biletera, żeby chłopaka nie wzięli na roboty, nie wywieźli na roboty do Niemiec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię o tym wszystkim, ponieważ ta powieść, a szczególnie ta ostatnia część,
to, co tam się dzieje w tym Stanisławowie, to przypomina nie tylko tę historię, bardzo dziwną historię i taką do końca, zastanawiam się, dlaczego do tej pory nie ma pełnometrażowego filmu fabularnego o Szandruku. Pewnie dlatego, że to taki trudny temat. W każdym razie moim zdaniem powinien kiedyś powstać. Ponieważ ty z tą historią robisz tutaj, po pierwsze chciałem się zapytać, ile jest prawdy w tym, co piszesz? Wydaje mi się, że bardzo dużo. A jednocześnie piszesz to w taki sposób, trochę jak ten Tarantino w tych bękartach wojny. Próbujesz ten świat bardzo często w puentach, w końcówkach akapitów, jakby go jakoś nie tyle złagodzić te okropieństwa, o których piszesz, ale jakoś zaczarować tę historię. Tak, oczywiście. Jest to ze wszystkich historii, z których ta książka w ciągu długich, długich lat ułożyła się, bo pisałem ją w ciągu 27 lat, ale nie tak, że tam codziennie pisałem, tylko z długimi przerwami i od jednej historii ku następnej przechodziłem. Więc jeśli pierwsza historia z tej książki została napisana w 90 roku, byłem jeszcze bardzo niedoświadczonym autorem, jakieś może była moją jedną z pierwszych moich rzeczy prozatorskich, to historia ze Stanisławowa czasów niemieckiej okupacji była napisana pod sam koniec. W 17 roku, 2017, czyli po jej zakończeniu jeszcze te pół historii dodałem do książki i to już była gotowa książka. Więc co chciałem powiedzieć, że jest najbardziej oparta na różnego rodzaju dokumenty. Co było dla mnie specjalnie ciekawe, odkrywać w tych dokumentach i śledzić za różnymi rodzajami sprzeczności. Czyli wszystko wskazywało jednak na bardzo, bardzo skomplikowaną, niejednoznaczną, mętną, wręcz po prostu mętną sytuację, która tak naprawdę towarzyszyła całemu okresowi niemieckiej okupacji. To była po prostu ukryta wojna wszystkich przeciw wszystkim. I to było, jak gdyby czas od czasu przejawiało się na zewnątrz, ale a taka wojna gdzieś tam pod spodem ze wzajemnymi zdradami, z agentami podwójnymi, potrójnymi, Sowieci, Polacy, Ukraińcy, Niemcy, Węgrzy, jakieś tam jednostki międzynarodowe, znaczy z różnych narodów sowieckich w postaci znowu specjalnych batalionów po stronie Niemców i tak dalej. Z tym, że nawet samo tylko ukraińskie podziemie było podzielone na dwa albo nawet i trzy różne nurty wrogujące też pomiędzy sobą. Więc to, co wyciągałem z dokumentów, w jakiś sposób trzeba było też dopasować do tego, co się odbyło w rzeczywistości. Jedynym faktem, który nie da się zaprzeczyć, jest ten, że dnia 17 listopada 1943 roku odbył się proces, otwarty proces sądowy w Teatrze Miasta nad nacjonalistami ukraińskimi i to było 35 oskarżonych, z których 31 osoba w skutku tego błyskawicznego procesu, który odbywał się jakoś tam w ciągu 4 godzin, zaczął się o 9 rano, a o 13 już rozstrzeliwano skazanych. Rozstrzelano, znaczy do kary śmierci skazano 31 osoba, a rozstrzelano w rzeczywistości 27
przy czym w bardzo symbolicznym miejscu. Ich przywiązano do takich specjalnych słupów, specjalnie wkopanych tam przed murem synagogi, która już dawno była no, prawie zdewastowana, w każdym razie zamknięta, zabita deskami. No i też w okolicach placu Mickiewicza, tam gdzie miał stać pomnik Mickiewicza, czyli tragedia od razu trzech narodów tego miasta. A Mickiewicz czyli... został wcześniej zakopany. Mickiewicz został ewakuowany z postumentu. Jakieś polskie podziemie po tym, jak Niemcy wmarszowali do Stanisławowa. Oni obawiali się, że Niemcy zniszczą ten pomnik Mickiewicza i którejś nocy zdjęli postać poety z postumentu i odwieźli, ona potem została z powrotem tam na tym postumencie postawiona po zwolnieniu miasta od Niemców, a przebyła jakiś czas w ukrytym, w jakimś ukryciu, mówiono o tym, że gdzieś tam zakopana w lesie pod miastem, coś takiego. No więc mamy jak gdyby taki splot tragedii wspólnej, w której wszyscy są przeciw wszystkim. Tak? Juri, pięknie to opowiedział, ale ja jednak wrócę do Tarantino, bo rzecz dotyczy próby zamachu na dostojników nazistowskich podczas premiery operetki. Przygotowanej, wyobraźcie sobie Państwo, że to, co przygotował ze swoimi, co przygotowała Soszana Dreyfus i Aldo Reyn, nie wychodzi u Tarantino. Tutaj tam im wyszło, tutaj nie wychodzi, tutaj dochodzi do tego, że po pierwsze część tych dostojników nazistowskich, lokalnych nie pojawia się na tej premierze. Po drugie, nie wiadomo kto, ja tutaj się trochę pogubiłem i nie wiem kto kogo zdradził, do kogo doniósł, kto jest prawdziwym donosicielem, a kto tutaj gra, bo jest to tak ciekawie napisane, że właśnie ta plątanina, o której to mówicie, zostaje jak gdyby niewyjaśnione do dzisiaj. I oni po prostu są aresztowani, te takie niewielkie ilości broni, które tam gdzieś po rzędach były poukładane. Jest piękna historia o tym, jak jeden z nich kupuje sobie bilet na to i tak dalej. Dlatego takie te skojarzenia filmowe z Tarantino będą się tutaj pojawiać. Ale to też jest spowodowane tą formą, ponieważ ty, mimo że piszesz o rzeczach okropnych, jednak masz cały czas jakiś taki talent do tego, żeby nie tyle łagodzić to, tylko jakoś powodować, że my jakoś, i to jest najciekawsze chyba w tej prozie, którą trudno mi nazwać historyczną, ale mimo, że ona... No, bo ona jest parahistoryczną. Parahistoryczna. Ta cała książka, która jest parahistoryczna. Po prostu my musimy chyba czasami się uśmiechać, pośmiać, zobaczyć w tej galerii. Mamy tutaj nazistów, którzy są tacy sami jak ten u Tarantino. Niczym się nie różnią. Są tak samo okrutni, tak samo bezwzględni, tak samo wyrafinowani. Tym bardziej, że część z nich to są Volksdeutsche na przykład, którzy znają tych ludzi. Szef Gestapo, który bardzo szczycił się tym, że nazywają go Krüger der Schreckliche. Tak? On miał nazwisko Krüger, a der Schreckliche to tak jak gdyby okropny. Tak? I który przy audiencji z hrabiną Landskorońską zagrał dla niej Beethovena na fortepianie. Tak? Albo ci dwaj bracia psychopaci z psem, którzy aresztują Mimi. Przeczytajcie Państwo scenę aresztowania Mimi, jest to jak z Tarantino wyjęta. I tak to mi się z tym... A była to sztuka, operetka Szarika albo Miłość Strzelca Siczowego. Muzyka i libretto Jarosław Barnycz, wiersze Juriusz Grunnelak, historia miłości porucznika ukraińskich strzelców siczowych Stepana Bałyńskiego do węgierskiej dziewczyny Szariki. Proszę sobie wyobrazić. Ja też rozumiem, oni uważali w tym momencie, znaczy taka
kulturalna jakaś tam wspólnota Ukraińców, że to jest pora najwyższa na stworzenie jakiejś takiej narodowej, patriotycznej operetki, ale że tam będzie dużo humoru. No, operetka jako gatunek obowiązuje do tego, ale też im było ważne, że tam będzie o miłości pomiędzy właśnie Ukraińcem a dziewczyną Węgierką, bo w mieście kwaterował garnizon węgierski, więc oni liczyli na jakieś lepsze stosunki z tymi Węgrami, którzy tam jako pierwsi podbili nasze miasto, właściwie wcześniej od Niemców. Ale wyraźnie zaznaczasz, że oni byli łagodniejsi, tylko rabowali. Absolutnie, znaczy oni byli po prostu wrogo nastawieni od początku i wszystko niszczyli. Zresztą epizod z rozstrzałem jest bardzo ciekawy, bo tam jakiś oficer węgierski zaczął robić zdjęcia tego rozstrzału, jak te ofiary po prostu ociekają krwią i spełzają ich ciała po tych słupach, do których oni są przywiązani, przymocowani. A policja ukraińska rzuciła się na niego, jak gdyby z obrazą, tak, z urazą, że to jednak jakichś tam ich, naszych ludzi rozstrzeliwają, a on robi dla siebie z tego zabawę, tak? Robi zdjęcie dla swojego albumu albo coś takiego, więc mnóstwo takich detali, które nie są wymyślone. Tutaj jak powtarzasz za każdym razem, że Tarantino, 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 no może on też miał takie źródła. Ale, wiesz, a teraz chciałem powiedzieć coś o polskim kinie, ponieważ jak Państwo doskonale pamiętacie, w filmie Andrzeja Munka pod tytułem Eroika mamy też szlachetnego dowódcę jednostki węgierskiej, która w czasie powstania pomaga bohaterom, rezyduje w dzielnicy, stacjonuje w dzielnicy Willowej pod Warszawą. Ten wątek węgierski też jest obecny niedaleko Skierniewic, bo w Warszawie ja tak będę, to przez tego Szandruka, który tak mi wszedł. To jest zresztą koincydencja, myślę, nieprzypadkowa, no jednak Ukrainiec. Jeszcze, i chciałem się zapytać, czy ty masz jakieś takie, chociaż właściwie ta historia, tak jak mówiłeś, pracowałeś nad nią długo i no każdy chyba ma potrzebę napisania historii, nie wiem czy każdy, ale myślę, że wielu autorów ma taką potrzebę napisania własnej historii, miejsca, z którego pochodzi, w którym się urodził. Ty to zrobiłeś, czy masz jakieś takie przykłady, wzory tego typu historii, które cię jakoś, nie wiem, zainspirowały jako młodego autora? Zazdrościłeś na przykład któremuś pisarzowi literatury ogólnie światowej takiej inspiracji? Czy był jakiś bodziec, który cię tak posunął do napisania tego tekstu? Wiesz, trochę zapomniałem te czasy, w których byłem młodym autorem i dlatego nie całkiem jestem pewien, co mogę odpowiedzieć, ale oczywiście było mnóstwo pisarzy, którzy mnie fascynowali, których uwielbiałem, ale to było tak, że oni się zmieniali. Jak gdyby za każdym jakimś etapem czytelnictwa pojawił się ktoś następny albo jakaś grupa od razu, jakiś nurt, jakiś kierunek, ale z reguły było tak, że tu chodziło też o rozpoznawalność takich wątków właściwie uniwersalnych, tak? My mamy w tej książce, jeśli mówimy nie tylko o tym jednym rozdziale, który jest najdłuższy i najtrudniejszy może i najbardziej zbliżony ku prawdzie historycznej, ale tu powstają jacyś rodzaje faustowskich postaci, tak, jak ten na przykład Albert Wieloziemski, albo jak po polsku jest Sina Broda, Siniobrody, tak, taki swój galicyjski typ z XVIII wieku. Albo powstaje po prostu jakiś taki lotr, jak Samuil Emerycz,
albo terrorysta, jeden z pierwszych terrorystów w naszej historii, lewicowy terrorysta, czyli Mirosław Siczyński, który zabił hrabiego Potockiego we Lwowie na początku XX wieku. I on też, odkryłem dla siebie nagle, dla mnie najciekawszą rzeczą przy pisaniu tych historii było spontaniczne, niespodziewane dla mnie samego odkrywanie jakichś możliwości lepszego rozumienia tej historii albo zupełnie innego traktowania tego, co się odbyło i co każdy wiedział, że to było tak, a tak, a potem przy zestawieniu różnych źródeł okazywało się nagle, że tu chodziło prawdopodobnie o coś całkiem innego. I tak na przykład ten Siczyński, no ja przecież w trakcie przygotowania tego tekstu badałem różne źródła i trafił na jego list do pierwszego prezydenta Ukrainy Hruszewskiego, z którego wynika, że on tak naprawdę był homoseksualny, nie Hruszewski, tylko właśnie ten nasz pierwszy terrorysta. I że on w ogóle ten zamach popełnił tylko dlatego, żeby uratować swojego kochanka od samobójstwa. Była moda na samobójstwa w tym okresie, jego kochanek miał coraz trudniejsze warunki życia. On nie mógł mu pomóc w żaden sposób, bo sam też klepał biedę, ale on wykombinował taką sytuację, że on zastrzeli tego hrabiego Potockiego i oczywiście będzie siedział w więzieniu i to jak gdyby będzie stymulowało jego kochanka zostawać przy życiu, żeby coś robić dla niego. Tak? Dosyć skomplikowane, ale tak, to takie wyjaśnia w liście dosyć konsekwentnie i pisze o tym, że to zadziałało. Tylko on bardzo prosi prezydenta Hruszewskiego, żeby nigdy w życiu nie opowiadał o tej prawdzie, tylko żeby chodziło, że on tak naprawdę to było zabójstwo polityczne, on jako niezgodny z polityką rządu i tak dalej, bo to też było prawdą, ale głównym motywem był zupełnie ten inny, intymny. I no, właściwie zawsze po trochu tak jak gdyby odczuwałem to, co nazywa się ciarkami, tak? Kiedy nagle coś takiego wynurzało się z tych różnych źródeł. Za wielkiej historii, tak, wpisanej w księgach. Ty mówisz o różnych ważnych i dziwnych wydarzeniach z historii miasta i Ukrainy. Ale na przykład w ostatnim rozdziale, który nosi bardzo fajny tytuł Prezentacja trupa albo Fantomas 71, jednak jest cały początek, to jest jednak autobiografia małego kinomana. Historia kina Kosmos, Fantomas to tytuł filmu, wielka fascynacja kinem. Tu jest taka piękny, a mówię o tym, ponieważ kino, którego kierownikiem był Paweł Szandruk, nazywało się Kino Stolica i ja też tam oglądałem filmy w latach 70. jako dziecko i tak to się wszystko... Ja tak krótko zapytam, czy w Polsce, czy też przeżyliście taką totalną psychozę związaną właśnie z Fantomasem? Bardziej telewizyjną. Nie kinową. Ja nie przypominam sobie jakiegoś szału kinowego. No bo cały ZSRR to się zmieniał po prostu pod wpływem tego filmu, który zresztą nie tak dawno oglądałem go, chyba jak pisałem ten rozdział i bardzo głośno się śmiałem. Ale nie tak z dowcipności filmu, ile z głupoty, nie? Tego, że powinniśmy jakoś śmiać się i oni w tak dziecięcy sposób to robią, że robi się w końcu wesoło. Ale ja pamiętam, bo ja byłem w wieku takim mniej więcej, miałem 9, 10, 11 lat i ja wiedziałem, co się dzieje dookoła mnie z Fantomasem, czyli po prostu młodzież, dzieci, a tak powoli też ich rodzice, zaczynają no, jak gdyby wariować na tym punkcie. Wszędzie rysują literę F, no i tak dalej, i tak dalej. Przez cały czas rozmowy tylko o Fantomasie. Tu jest takie piękne zdanie, taka piękna scenka. Jest posterunek milicji
dzwoni telefon i w słuchawce dyżurny odbiera i w słuchawce słyszy milicja, zawalił się kosmos. Się okazało, że strop się po prostu w kinie pod wpływem. Zresztą, żeby już ten wątek kinowy docisnąć już tak maksymalnie, to w miejscu, w którym siedzimy, przez wiele lat, jeszcze przed wojną, była tu nie tylko siedziba Polskiej Partii Socjalistycznej, ale także ta sala była salą kinową. Tutaj znajdowało się przez wiele lat przed wojną i po wojnie, do początku chyba lat 90. kino Wiarus. To nie zawsze była sala gimnastyczna. Także jesteśmy w dawnej sali kinowej. Będę się tego wątku trzymał twardo. No to jest też od strony tytułowej widoczne, bo jest 8,5 historii w tej książce. Dokładnie. I to jest nawiązanie do Felliniego, oczywiście z jego filmem. Dobrze. 8,5. A teraz cię poproszę o ten fragment, o którym ci mówiłem. Bo on jest, tak jak mówiłem, nie tylko mamy tu historię dziwnych, przedziwnych wydarzeń, ale także trochę, myślę, że dosyć szczegółowej autobiografii. Także proszę cię tutaj o. Zazwyczaj od Dziuni Strączewskiej przynosiłem do domu kolejną paczkę pożyczonych na wieczne nieoddanie pożółkłych czasopism. Mamie bardzo się to nie podobało, podobnie jak nasze wizyty u Dziuni Strączewskiej. Felusia, mama, w ogóle bardzo się bała, podświadomie widząc w nim maniaka. Dlatego musiałem przechowywać całą tą makulaturę w specjalnym zakamarku pod łóżkiem pani Ireny, gdzie to znikało po kolejnych porządkach, nigdy nie ustaliłem. Większość czasopism miała tytuł Przekrój, a ponieważ Polaków lubiono u nas wówczas przezywać przekami, tłumaczyłem rówieśnikom, którzy przychodzili w gości, że Przekrój znaczy polski. Polskie pismo Polski. Dlaczegoż by nie? My przecież przez wiele lat prenumerowaliśmy ukraińskie czasopismo Ukraina. Przyglądając te dawno nieaktualne wydania, od czasu do czasu zastygałem nad jakimiś ilustracjami. Pamiętam na przykład, jak na dość długą chwilę moją uwagę przykuł barwny oleodruk Samuel Niemirycz i jego rozbójnicy porywają burmistrza Uberowicza w okolicach Lwowa z kniłówek 23.07.1619 roku. Największe wrażenie robiła wykrzywiona bólem i zaskoczeniem twarz siwego, rozczochranego starca z wytrzeszczonymi oczami, przerzuconego brzuchem do dołu przez koński grzbiet i mocno przywiązanego powrozami do siodła. W tamtej epoce książki bez obrazków mogły dla mnie nie istnieć. Dobrze, że w biblioteczce rodziców przeważały powieści historyczne i przygodowe z wieloma ilustracjami zajmującymi całą stronę, a czasem nawet dwie sąsiednie. Zawarte w książkach historie można sobie było dopowiadać na podstawie ilustracji, nie czytając samych książek. Szczególna zacność wydawców polegała na powszechnej na on czas praktyce podpisywania każdej ilustracji odpowiednim fragmentem tekstu z sąsiedniej strony. Dzięki temu wystarczało, żebym jako poskładawszy litery do kupy przeczytał na przykład: kapitan spiął się na starą żeliwną armatę. Indianie naznosili pod drzwi chrustu i podpalili go. Albo stary marynarz machnął kapeluszem i trzykrotnie krzyknął hura. I już mogłem następnego dnia w przedszkolu
mącić w głowach moich towarzyszy od mlecznej kaszki, udając, że opowiadam im powieści Fenimora Coopera. To był autobiograficzny fragment powieści Jurija Andruchowicza, w którym wyjaśnił nam, jak został pisarzem i gawędziarzem. Bardzo ładne. Jest tego tutaj więcej, ja Państwu naprawdę to polecam, bo myślę, że o Tobie też się z tej powieści możemy dużo dowiedzieć. Nie tylko tyle, że jesteś wnikliwym badaczem historii własnego narodu, własnego państwa i własnego i rodzinnego miasta, ale także po prostu człowiekiem niepozbawionym poczucia humoru, pisarzem i pisarzem, który przy okazji opisał, napisał swoją, bo nie ma chyba twojej biografii żadnej, prawda? Nie powstała żadna biografia, nikt nie próbował pisać. Masz na myśli, że ktoś miał napisać moją biografię? Na przykład napisać twoją biografię. No, może tak, może w tej chwili jeszcze nie ma. Ale się kroi. Może coś. Kiedyś powstanie, ale ja już ją nie przeczytam. No. A, rozumiem. Okej. Okay. Narodziny pisarza mamy. A. Jest coś takiego jak książka pod tytułem Tajemnica. To jest jak gdyby taki wywiad ze mną samym, który ja sam przeprowadziłem, tylko ja sam nazywam się. Jestem dziennikarzem berlińskim, Niemcem, który nazywa się Egon Alt i prowadzi wywiad z Jurijem Andruchowiczem, ale ja bym nie radził biografom kiedyś opierać się na teksty z Tajemnicy, żeby jeśli ktoś jednak zechce napisać prawdziwą biografię, bo ta jest taka fikcyjna biografia w Tajemnicy. Ja sobie jeszcze tutaj zaznaczyłem taki fragment, w ostatnim fragmencie, ostatniego rozdziału powieści. Coś takiego. Ta historia ma nieodnalezioną głowę. Ściślej mówiąc, ta historia nie ma głowy, bo jej nie odnaleziono. Poza tym jest tu wiele spraw rozpoczętych i niedokończonych. Zauważyliście już krytycznym okiem nie jeden szczegół czy wątek, któremu zabrakło rozwinięcia i nawet dużej litery F narrator nie wytatuował sobie na piersi w finale, bo finału nie ma. Historia niedokończona przestaje być historią. To jest moje ulubione zdanie w tym zakończeniu. Ale większość historii tego świata to właśnie historie niedokończone. To znaczy nie obiektywnie. Są niedokończone dla nas. Nie możemy objąć ani początków, ani końców, zawsze pozostając gdzieś pomiędzy. Na jakimś przypadkowym odcinku. Co na pewno skończyło się tamtego lata, moje trwające dekady z hakiem życia w dzielnicy dworcowej. Skończyły się rodzinne wyprawy do kosmosu, sobotnie wyprawy do łaźni, wieczorne spacery do warszawskiego pociągu numer 76. Pani Irena już nie zabiera mnie do parku na karuzelę, gipsowe jelenie już się nie pasą, to się skończyło. Skończyło się życie moich rodziców. Mama zmarła w zeszłym roku, tata 20 lat wcześniej. To pozwala mi poświęcić ich pamięci wszystko, co tu zostało napisane, całą tę książkę z jej kochankami. A jeśli ktoś z Was po przeczytaniu tych słów przypomni sobie nie tylko ten odległy incydent z trupem bez głowy, ale także jego możliwy finał, chętnie się dowiem, czym się cała ta historia skończyła i wtedy zapewne dopiszę do końca wszystko, co zdołam. To nam powiedz jeszcze, nad czym teraz pracujesz i czy kontynuujesz tę historię. Znaczy, znalazłeś jeszcze coś takiego fajnego, co można tak ładnie powykręcać? Najpierw powiem tak, że wystarczyło, że wydałem to po ukraińsku i jakoś tam na pierwszym spotkaniu, nawet niekoniecznie związanym z tą książką, podszedł do mnie ktoś, kto powiedział, no ta historia z trupem bez głowy, to przecież znam od swojego ojca, to była bardzo znana w mieście historia. Ja mówię, i może pan mi powie, co tam tak naprawdę zdarzyło się, bo ja mam połowę historii, ja nie mam odpowiedzi na pytanie. On mówi, no nie, tak jak pan domyślał się. Jakoś tak mi odpowiedział. Czyli nie wiem, jak on odczytał tą końcówkę, której nie ma, ale może no, coś w tym jest, że jakiś tam w
folklorze miejskim coś tam zostaje zawsze i ktoś to dowiaduje się o takich rzeczach już od swoich rodziców i potem jeszcze dodaje własnych fantazji i z tego robi się już coś zupełnie innego, jakaś inna historia, ale zawsze można się domyśleć, co tam było tak naprawdę. No, teraz właściwie to jest dobre pytanie, bo ja oczekuję na polskie wydanie mojej nowszej powieści, najnowszej jednak na dzisiaj, to co ukazało się w roku 21 po ukraińsku i nazywa się Radio Noc i polskie tłumaczenie jest już prawie gotowe. Ja oczekuję, że może początek następnego roku może być tym czasem, kiedy się ukaże po polsku. No i zacząłem pisać. Ja jeszcze nie wiem, czy to będzie powieść, czy to będzie zbiór opowiadań, ale właściwie dobrze, że byliśmy przy tym fantomasie i przy trupie bez głowy, bo to będzie książka o tych czasach znowu. Czyli takie inicjacje 11-latka, 10-latka i tak dalej. I ten przełom lat 60-tych, 70-tych wydaje mi się jeszcze do dzisiaj takim strasznie ciekawym, ale oczywiście, że ja będę usiłował zrobić to znowu w taki sposób nielinearny, czyli ja nie lubię takiego zwykłego traktowania czasu, czyli w moim czasie panują różne rzeczy, które wydają się anachroniczne, tak na przykład jak w Samuelu Niemiryczu nagle pojawi się jakaś budka telefoniczna albo kałasznikow, a to jest XVII wiek. No to są takie najbardziej proste przykłady takiej mieszanki czasowej, która potrzebna jest mi nie tyle dla stworzenia jakichś efektów humorystycznych, ile dla stworzenia tej pozaczasowości, parahistoryzmu takiego. Kiedy historia robi się tak naprawdę mitem. I mit jest czymś, co istnieje poza linearnym czasem, raczej istnieje w kategoriach czasu cyklicznego. To, co się powtarza. Trzeba tylko rozpoznać, że to należy do takiego mitu, a to należy do takiego, a to może jest jakiś zupełnie nowy mit i tak dalej. No więc ta książka będzie długo pisana, ja już teraz rozumiem, przez wojnę przede wszystkim, bo wygląda jak gdyby nie do rzeczy, a nie ma w tym mojej winy, że tak wygląda, bo ja zacząłem pisać przed wojną i pierwszy rozdział skończyłem, ja mam na tym pliku właśnie w komputerze daty, kiedy już zatrzymałem się, pomyślałem, że on jest już napisany i to było 20 lutego. 4 dni przed wojną, a potem był dłuższy okres, kiedy nie mogłem przejść i zacząć kolejną część, a już jak pisałem kolejną, to już z taką perspektywą, że ta wojna tam będzie, bo ona tak naprawdę, ona nie zaczęła się ani 24 lutego, ani w 14 roku, a może zaczęła się 105 lat temu, w 17 albo 18. A w takim razie ten czas, koniec 60., początek 70., to może jakaś tylko połowa tej wojny, jej jakiś tam środek tej wojny. I taki, w takim sensie to będzie dalej tam rozwijało się w tych, bo to jest jak gdyby nie w jakimś sensie oczami nastolatka, ale też raczej obserwator i narrator jest tym dorosłym, który jednak tam zanurza się, usiłuje zrekonstruować świat nastolatka. Tak? I jakoś tak trudno jeszcze dalej mówić, ale chciałbym kontynuować tą pracę i właśnie pisać tą książkę, nie żadną inną.
Bardzo ciekawe było to o tej takiej niejako blokadzie pisarskiej, którą myślę, że wiele autorek i autorów miało coś takiego. Pracowali nad czymś, pracowali co... nad dziennikami. I nagle wszyscy historia... rzucili się pisać dzienniki, a potem okazało się, że to jest mniej więcej o jednym i tym samym. Ale nie to miałem na myśli. Na myśli miałem to, że mieli pomysł na coś. Na przykład tam, żeby napisać powieść w 2023 roku, ją opublikować parę lat temu. Nagle się okazuje, że zostają w izolacji w domu. Później dzieją się wszystkie te rzeczy, które przeżywamy na różne sposoby. Nagle się okazuje, że ten pomysł nie ma żadnego znaczenia, że trzeba szukać czegoś, jakiegoś innego pomysłu. I jednocześnie podobało mi się to, co powiedziałeś, że ta wojna nie wiadomo kiedy się zaczęła, bo ja jestem całkowicie po tej stronie. Ona się mogła zacząć w 1914 roku i po prostu się nie skończyła. I mam do ciebie pytanie, bo mówiłeś, że sięgasz do przeszłości, do lat 60., do lat 70. Opisujesz tutaj różne od XVII wieku do 71 roku, czyli do słynnego wejścia Fantomasa w kulturę Związku Radzieckiego, uderzenia kinematografii francuskiej. Ja jeszcze wrócę do tego, żeby osiągnąć wymiar. Ja jakoś interesowałem się taką zwykłą statystyką. Ile ludzi oglądali to, a to nie miało też szansy być w telewizji, czyli trzeba było iść do kina. I w tych czasach oglądało jakieś 40 do 50 milionów obywateli ZSRR ten film, czyli rekord wszystkich czasów po prostu. Tak, ale przepraszam. I chciałem się zapytać, czy nie masz ochoty tak tej historii użyć do tego, żeby ją... U nas teraz jest taki nurt w polskiej literaturze, poza nostalgią na przykład w polskim kinie, które robi filmy o Gierku, o bohaterach lat 70., o Relidze i tak dalej. To jest taki nostalgiczny nurt kina, raz lepiej lub gorzej robiony, przypominający właśnie lata 60., lata 70., a też nawet lata 80. Ale w literaturze jest bardzo silny nurt takiego potencjalizowania historii. Czyli co by było, gdyby na przykład tego Fantomasa obejrzało wtedy nie 40 milionów, tylko na przykład 200 milionów. Bo Ziemowicz-Czerek pewnie by zrobił z tego jakąś taką straszliwą zadymę, która by zlikwidowała Związek Radziecki i stworzyła na tych ruinach jakieś dziwne państwo, które on by sobie tam potem opisywał. Nie masz czasami takiej ochoty spotencjalizowania czegoś? No bardzo dziękuję ci za ten pomysł. W każdym razie ja myślę, że to było też takie paradoksalne i ciekawe, bo ten film nie ma w ogóle żadnej treści politycznej w sobie. No tylko może to, że na przykład człowiek sowiecki zobaczył jakieś eleganckie stroje na ludziach, a film przecież jest kolorowy i to jeszcze nie było takie częste w naszych kinach. Samochody tam, nie wiem, wnętrza jakichś luksusowych pałaców, hoteli, Paryż jako taki, francuskie wybrzeże południowe. I to może działało w jakiś taki oszałamiający sposób, ale czy 200 milionów w skutku tego zrobiliby przewrót, tam rewolucję? Nie wiem, bo właściwie tam nie ma żadnego politycznego hasła. Chodzi o taką... To jest parodia tak naprawdę, tak? No, wszyscy Państwo o tym wiecie, że według powieści, nawet zapomniałem autora tego francuskiego, który kiedyś napisał Fantomasa, a potem oni nakręcili film jako parodię na action, na filmy takiej pomiędzy kryminałem a filmem takiej ostrej akcji. I to była, znaczy... Przede wszystkim to była komedia, nieśmieszna, ale też śmieszna. Wszystko byłoby możliwe, gdyby nie, jak gdyby, jeśli mówimy o konkretyce politycznej ówczesnego ZSRR, to moim zdaniem trudno byłoby jednak oczekiwać czegoś podobnego, po prostu dlatego, że
strach bolszewicko-stalinowski jeszcze dominował. Jeszcze była żywa generacja albo i dwie generacje ludzi przygnębionych kompletnie tym strachem z okresu stalinizmu. Więc każdy jakiś tam gest, każdy ruch w inną jakąś tam stronę, to było bardzo, bardzo niebezpieczne. Zresztą przykład Pragi i Czechosłowacji 68 siedział bardzo głęboko w sowieckich ludziach, którzy wiedzieli, że tam coś próbowano zmienić. Bo może właśnie to byłby przykład, że Praga się zmieniała pod wpływem jakiejś zachodniej kultury masowej też, tak? Na przykład Fantomasa może, albo Rolling Stonesów, albo coś takiego. W każdym razie to było niemożliwe z Homo Sovieticus. Było niemożliwe po prostu, bo strach dominował i najbliższe w czasie wydarzenie z buntem przeciw władzom, to było 10 lat wcześniej bodajże, w którymś mieście na południu Rosji, Nowoczerkask. Był taki bunt robotniczy, który został po prostu wymordowany, rozstrzelany przez armię na tym placu, gdzie oni wyszli tam po jakieś problemy byli związane z niewypłacaniem czegoś, czy nie dało się kupić chleba w sklepach, coś takiego. Więc rozstrzał. Za Fantomasa też mogło tak być. Ten Fantomas jest tutaj bardzo dokładnie podprowadzony. Ten narrator, który w przedszkolu opowiada te wszystkie filmy koleżankom i kolegom, bardzo dokładnie opisuje repertuar kina Kosmos. Polecam. My mamy w tej chwili 3 minuty, więc proponuję jedno pytanie od publiczności, a Andruchowicz ze Stasiukiem będą jeszcze dzisiaj po krótkiej przerwie czytać teksty Zygmunta Haupta. Także jeśli ktoś z Państwa ma jedno pytanie. Jest jedno pytanie. Chciałem zapytać o Pana działalność muzyczną. Czy po litografiach coś przeoczyłem, czy w przyszłości coś się ukaże? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie mieliśmy możliwości dłużej popracować nad czymś nowym po litografiach, bo tak się układało, że najpierw ten COVID, że nie mogliśmy po prostu zebrać się gdzieś tam w jednym miejscu i w jednym kraju. Mieliśmy plany na taką kolejną płytę związaną właśnie z tą książką, z Kochankami Justycji, czyli to miała być taka płyta, gdzie każdy utwór odpowiadałby jednej z historii z tej książki, ale to już chyba zostało zdeaktualizowane i zaczęliśmy właśnie pracować nad radiem, czyli Radio Noc, ta moja najnowsza powieść. I ponieważ jest tłumaczenie pierwszego rozdziału, tłumaczenie Kasi Kotyńskiej, która tu była dzisiaj, to zrobiliśmy już taką pierwszą wstępną kompozycję muzyczno-literacką, jak brzmi Nocne Radio. I już jak dostaną moi przyjaciele z Carbido, jak dostaną polski tekst powieści w całości, to zacznie się praca, bo trudno jest, jakby oni rozumieją ukraiński, ale nie czytają po ukraińsku. Marek Otwinowski zresztą tłumaczy moje wiersze z ukraińskiego, ale nie da rady z taką objętością i dosyć językowo wyrafinowaną, jak jest Radio Noc, więc czekamy po prostu za tydzień, za miesiąc może. Oni dostaną całość, oni zaczną myśleć w kategoriach, jak wybudować już cały program, całą tą płytę. W każdym razie jesteśmy zdecydowanie wszyscy pracować nad tym materiałem, bo pierwszą część zagraliśmy ze 3-4 razy, ostatnio nawet po niemiecku
w Filharmonii nad Elbą w Hamburgu i dostajemy bardzo wysokie jak gdyby, oceny tego, co robimy. No ale to była kompozycja numer jeden, która trwała około 20 minut, ale zobaczymy, co, jak my to rozwiniemy i co będzie. Nie da się wcisnąć powieść oczywiście w taki program, więc tu chodzi o jakieś poszczególne fragmenty tej powieści. Z wykorzystaniem właśnie takich efektów akustycznych, bo musi być taki nocny głos radiowego samotnika. Człowiek, który nie wiadomo gdzie na tym świecie przebywa, czy to w jakimś więzieniu, czy on już w ogóle ze światu przemawia, ale on ma taką stację radiową, internetową, żeby mogli go słuchać na całym świecie i on tam opowiada swoje historie i też włącza ulubioną muzykę. Więc może my zrobimy to tak, że to będzie mieszany taki program, że fragmenty takiego nocnego głosu, nocnego mówienia, a potem koncertowo, czyli wykonywanie jakichś utworów muzycznych, jak gdyby to co on puszcza, ten Radio J. I tak to mam nadzieję, że uda się, że już wkrótce zaczniemy nad tym pracować. Drodzy Państwo, naszym gościem był kinoman, niegdysiejszy przedszkolak, który opowiadacz filmów oraz parahistoryk Jurij Andruchowicz. Dziękujemy Ci bardzo.